bez jaj, nadal bez jaj. Słuchaj, uważnie, słuchaj. Faceci w twoim życiu dzielą się na dwa gatunki, w życiu niektórych kobiet na jeden. Gatunek pierwszy to jest facet do seksu, czyli każdy. Bierzemy pod uwagę faceta normalnego. Facet normalny to jest 80% populacji, reszta nie wie po co żyje. 80% populacji wie po co żyje i taki facet się nadaje do seksu. Jeden na tysiąc, może nawet rzadziej, to jest książę z bajki. To jest ktoś, z kim możesz stworzyć cudowny, niezwykły, wspaniały związek, kto będzie ci A. wierny, B. będzie cię kochał, C. nie będzie widział świata za tobą. I o tym mówimy. Mówimy o księciu z jajki i bez jaj. Bez jaj. Reszta to są ci z jajami. Książę z bajki na razie jest bez jaj. Jeszcze długo, długo będzie bez jaj. Posłuchaj. Jeżeli ogromnie potrzebujesz seksu i marzysz o seksie i chcesz przeżyć cudowny, niezapomniany orgazm, to należy wziąć sobie przystojnego faceta i kiwnąć na niego. I wtedy masz szansę na cudowny seks. Natomiast jeżeli chcesz księcia z bajki, to tego się nie robi. Książę z bajki marzy o cudownej, efemerycznej księżniczce, która czekała na niego. Dlatego pamiętaj, bo może do ciebie nie dotarło i dlatego, żeby do ciebie dotarło, to powtarzam po raz kolejny. Masz chęć na seks, nie żałuj sobie. Bierz faceta, żebyś nie chodziła wygłodniała po świecie. Proszę cię bardzo. Bierz sobie faceta i ile chcesz. Ale nie z kandydatem na księcia z bajki. Nie z tym, który chcesz, żeby cię kochał nad życie i był ci wierny jak pies. Przez następne kilkanaście lat. Bo potem to już nie musi, to już ci nie będzie zależeć. Dlatego bez jaj. Nie żałuj sobie seksu, ile chcesz. Ale z wyjątkiem tego jednego, jedynego, jeden na tysiąc. Cała reszta, czemu nie? Żyj kolorowo. Ale jeżeli zrobisz odwrotnie, jeżeli spotkałaś księcia z bajki i poczułaś motylki w brzuchu, to jest to sygnał z niebios, informacyjny, jest to sygnał informacyjny, nie z tym, bo w tym się zakochasz, sprawę popsujesz i zostaniesz ze swoją wielką, zdręczliwą miłością i płaczem i będziesz przychodzić do Zetmana, co ja mam zrobić, żeby go w sobie rozkochać? A Zetman ci powie, teraz kochanie, jak już rozlałaś mleka, to pudyniu z tego nie będzie. Dlatego zapamiętaj raz na zawsze. Motylki w brzuchu są sygnałem, że jesteś w stanie niebezpieczeństwa, jak pójdziesz z tym facetem do wyrka. To się zakochasz. Dlatego jak masz motylki w brzuchu, to albo nie idź z tym facetem do wyrka, albo idź do wyrka, ale nie na dłużej niż na pół godziny. Potem taksówka idzie do domu.